8 kwietnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie, zapraszam na Teledzień. Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim jest bardzo poważna. Liczba chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach w naszym regionie jest rekordowa. Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim jest bardzo poważna. Notujemy rekordowe poziomy hospitalizacji osób z powodu COVID-19. Liczba dziennych zakażeń co prawda spadła w ostatnich 2 tygodniach, niemniej w szpitalach województwa łódzkiego znajduje się 3000 osób z powodu zakażenia koronawirusem. Połowa szpitala tymczasowego w hali Expo jest już zajęta. W związku z sytuacją epidemiczną w sąsiadujących województwach, szczególnie śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Ministerstwem Zdrowia, jak i pozostałymi wojewodami. Nikt nie może pozostać bez pomocy. Właśnie dlatego w Radomsku hospitalizowanych jest już 48 pacjentów z terenu województwa śląskiego. Niemniej, gdyby pojawiła się konieczność zwiększenia przyjęć z tego regionu, województwo łódzkie jest gotowe i koordynuje swoje działania zarówno z ministrem zdrowia, jak i wojewodą śląskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 55 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. 3 osoby zmarły, posiadały one choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 1081, natomiast liczba wykonanych testów 301, z czego 58 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 1908 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 63 osoby zmarły, 59 osób posiadało choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 4 osoby wyłącznie z powodu COVID. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 27 685, natomiast liczba wykonanych testów 7329, z czego 2009 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 27 877 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 954. Rekordowa liczba zgonów to wynik m.in. opóźnień w raportowaniu placówek medycznych spowodowanych okresem świątecznym. Wczoraj podczas konferencji prasowej rządu minister zdrowia poinformował o konieczności przedłużenia obowiązujących od ponad 2 tygodni obostrzeń sanitarnych. Co to oznacza? Obostrzenia przedłużone. Oznacza to, że do 18 kwietnia w całym kraju obowiązywać będą dotychczasowe zasady bezpieczeństwa, czyli zamknięte pozostaną centra i galerie handlowe, za wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. Zamknięte będą także sklepy meblowe i budowlane powyżej 2000 m2. Limit osób w sklepach, powierzchnia do 100 m2, jedna osoba na 15 m2. Powierzchnia powyżej 100 m2, jedna osoba na 20 m2. Obiekty kultu religijnego, jedna osoba na 20 m2, przy zachowaniu minimum 1,5 m odległości oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. Zamknięte są też przedszkola i żłobki, opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych. Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Warto przypomnieć, że cały czas zamknięte pozostają kina, muzea i galerie sztuki, sauny, solaria, także siłownie i kluby fitness. Ponadto wszystkie szkoły działają w trybie zdalnym. Urząd Miasta w Bełchatowie uruchomił pierwsze mieszkanie chronione treningowe. Zamieszkały w nim osoby, które ze względu na stan zdrowia i trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Szanowni Państwo, są tak naprawdę różne formy wspierania osób potrzebujących. Oczywiście słowo potrzebujące kryje w sobie bardzo wiele treści. Jeżeli chodzi o te formy wsparcia tych osób, to jedną z takich form jest mieszkanie chronione, czy to mieszkanie chronione treningowe, czy to mieszkanie chronione wspierane. I od dłuższego czasu nie ukrywam, że przymierzaliśmy się do tego, żeby na tę chwilę mieszkanie chronione treningowe w Bełchatowie uruchomić. Na razie w takiej formie niewielkiej, bo dwuosobowej, ale jest dla nas istotne, że udało się ten problem rozwiązać i mamy takie mieszkanie od pewnego czasu w Bełchatowie. To mieszkanie jest już zamieszkane? Tak, tak, to mieszkanie jest zamieszkane przez dwóch panów. Personaliów nie będę zdradzał. Ogólnie, jeżeli byśmy zaczęli mówić o
mieszkania chronionych to nie jest tylko i wyłącznie pomysł nasz miejski, bo tak naprawdę regulują to główne normatywy. Mamy ustawę o pomocy społecznej, mamy rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, która również doprecyzowuje kwestie związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych obu rodzajów, a więc dokładnie określa, co w takim mieszkaniu powinno się znajdować, jak ono powinno funkcjonować. Takie przymiarki prawne do uruchomienia tego mieszkania to jest rok 2019, a na dobrą sprawę 2020, a więc sierpień 2020 roku przygotowanie regulaminu funkcjonowania przez MOPS, bo tak naprawdę MOPS kieruje funkcjonowaniem tego mieszkania, więc przygotowanie regulaminu funkcjonowania tego mieszkania, później wrzesień 2020 roku uchwała Rady Miejskiej poświęcona kwestiom odpłatności, bo trzeba pamiętać, że to nie jest darmowe mieszkanie, to też tak. To jest mieszkanie, które ma być kolejnym krokiem na etapie wyprowadzania osób potrzebujących z wykluczenia społecznego do normalnego życia, a więc otwieramy taki kolejny etap na drodze do tego, żeby pomóc człowiekowi w potrzebie. Zresztą w naszej kulturze no to jest naturalne, że powinniśmy pomagać osobom szczególnie potrzebującym, a więc to jest taka możliwość pomocy, podania pomocnej dłoni i wprowadzenia w człowieka w normalne życie. Oczywiście warianty mogą być różne. To wszystko w dużej mierze zależy też od osoby, która do takiego mieszkania trafia, bo ona może naprawdę możliwości tego, jak będzie wyglądała jego przyszłość, w dużej mierze zależą od niego. Oczywiście nie tylko, bo tak jak wspomniałem, MOPS czuwa i pełni pieczę nad tym mieszkaniem. To pracownik socjalny określa pewien program funkcjonowania osoby umieszczonej w mieszkaniu chronionym, jeżeli jest to osoba z niepełnosprawnością, to udzielamy pomocy w formie asystenta osoby niepełnosprawnej. Tutaj podkreślam, że też nie są to środki nasze gminne, bo od jakiegoś czasu partycypujemy w takim większym projekcie Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego i właśnie nasz MOPS również dzięki temu ma środki na funkcjonowanie osoby opiekującej się czy pomagającej osobom niepełnosprawnym, a więc to wszystko jakoś nam się zaczyna zazębiać, a więc tworzy spójną całość, nie jest wyrwane z kontekstu, nie jest jakimś jednorazowym pomysłem, tylko pewną formą realizacji całej tej trudnej, bardzo, bardzo trudnej drogi przejścia ze środowiskowego wykluczenia do nazwijmy to normalnego życia, czy życia w środowisku, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie wykluczać osób chociażby starszych, nie mogących zająć się sobą, nie wykluczać ich ze środowiska ich lokalnego, w miarę możliwości pozwalać im jak najdłużej w tym środowisku, w tym ich środowisku, w którym oni przez całe swoje życie najczęściej żyli, żeby im umożliwić pozostanie. No takie przysłowie, że starych drzew się nie przesadza, naprawdę jest zresztą przysłowie o mądrości narodów i tutaj trzeba się z tym zgodzić. Jest to no pierwszy krok na drodze do przejścia osób zagrożonych wykluczeniem i wejścia ich w normalne życie. Zresztą z tego, co jest mi wiadomo, to osoby, które tam trafiły, naprawdę na tę chwilę są bardzo zadowolone, uznają to za właśnie podanie pomocnej dłoni danie pewnej nadziei na to, że jednak ktoś pamięta o nich i może chcieć pomóc im normalnie żyć. To mieszkanie jest w pełni umeblowane? Tak, ale to nie są, przyjmijmy, że to też nie zależy nam, żeby to były mieszkania na takim super luksusowym, w takim super luksusowym stanie. One mają dać bezpieczeństwo, poczucie czystości, bezpieczeństwa, prywatności, samodzielności, co jest istotne, bo to są już osoby, które sobie same muszą przygotować posiłek. To są osoby, oczywiście, jeżeli mają jakieś problemy w pozyskaniu produktów, w załatwieniu kwestii urzędowych, formalnych, no z takim naturalnym naszym codziennym życiem, to mają pracownika społecznego, socjalnego, który im w tych kwestiach pomaga, ale no, jest to skromne,
dobrze urządzone, czyste, schludne mieszkanie, które naprawdę pozwala czuć się w nim dobrze. A kiedy ci panowie mogą w tym mieszkaniu przebywać? Nie jest jakiś warunek, że muszą podjąć pracę, muszą pracować, muszą płacić za to mieszkanie? To jest to, o czym wspomniałem pani redaktor na początku, że tych wariantów jest naprawdę mnóstwo. Po pierwsze, czy ustawa o pomocy społecznej, ona daje możliwość wprowadzenia osoby do mieszkania chronionego na czas nieokreślony, ale głównie mówi, że to jest czas określony i my też tego typu rozwiązań stosujemy, a więc dajemy możliwość przebywania w tym mieszkaniu na czas określony, pamiętając o tym i przypominając o tym osobie, która tam jest umieszczona, że no, musisz chwycić tą pomocną dłoń, ale cały ten pomysł nie może spalić na panewce, że tutaj zostaniesz. To jest taki przysłowiowy, ale bardzo pozytywny kop w życie. Po to, żeby umożliwić, dać pewność siebie i umożliwić człowiekowi, który trafia do takiego mieszkania. Dla mnie czym krócej będzie on tam przebywał i czym szybciej wejdzie w normalne życie, tym lepiej. Terytorialsi wspierają bez przerwy. 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej wspiera szpitale i samorządy. Zaangażowanie we wsparcie służby zdrowia, samorządu, społeczeństwa przez żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało zwiększone. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną ze wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych przez koronawirusa, główny wysiłek żołnierzy cały czas skupiony jest na wsparciu personelu medycznego i służb sanitarnych. Terytorialsi nieustannie od miesięcy wspierają szpitale w zakresie triażu, prac administracyjno-logistycznych, opieki nad osobami leżącymi na oddziałach szpitalnych oraz pomagają przy szpitalnych punktach wymazowych. Żołnierze zajmują się także przewozem pacjentów ze szpitali do domów i transportem butli z tlenem do placówek medycznych. We współpracy z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi stworzyliśmy mobilny zespół wymazowy, który na terenie województwa łódzkiego pobiera wymazy od osób w miejscach ich zamieszkania. Żołnierze naszej brygady wspierają pracę Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi także przy czynnościach administracyjno-logistycznych i przy dekontaminacji karetek. W ramach wsparcia kombatantów i osób starszych w okresie przedświątecznym żołnierze naszej brygady zorganizowali akcję Łączymy na Święta. Terytorialsi umożliwili poprzez łącza internetowe kontakt pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach w powiecie wieluńskim z ich rodzinami i bliskimi, z którymi nie widzieli się od ponad roku. Na terenie Łodzi żołnierze dostarczyli do kombatantów i seniorów wielkanocne potrawy przygotowane przez stołówkę wojskową i podarowane przez fundatorów, przedsiębiorców z Łodzi. Ponad 2 tygodnie temu przywitaliśmy wiosnę. Nie ma się zatem czemu dziwić, że wiele osób spodziewa się już pięknej wiosennej aury. Patrząc jednak na to, co dzieje się za oknem, można odnieść wrażenie, że zima nie zamierza nas opuścić. Grube kurtki, czapki i szale, ich jeszcze schować głęboko do szafy nie możemy. Kwitnące w wielu miejscach naszego miasta kwiaty przypominają o wiośnie. Pogoda jednak lubi płatać figle. Za oknem bełchatowianie wciąż mogą zobaczyć śnieg. I MGW ostrzegało przed oblodzeniami i zmianą pogody. Tak ma być do piątku. W weekend zmiana. Synoptycy prognozują wyższe temperatury. W sobotę 16 stopni Celsjusza, w niedzielę zaś 17 stopni. Za zdjęcia zimy dziękujemy naszemu telewidzowi. PGS Krabełchatów pokonała grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle w drugim meczu półfinałowym plus ligi 3-1 i wciąż pozostaje w walce o awans do wielkiego finału. Jakie to było spotkanie? Na pewno jeden z lepszych, bo i z Rzeszowem też zagraliśmy dwa dobre spotkania i wbrew pozorom coś tam się też w rundzie zasadniczej zdarzyło, więc cieszymy się, że to przypada na tak ważne mecze, że potrafimy je grać i cieszymy się, że doprowadziliśmy do trzeciego meczu. To jeszcze nie jest koniec, na pewno to nic nie znaczy, ale teraz na pewno pojedziemy z dobrym nastawieniem do Kędzierzyna po to, żeby wywalczyć sobie finał. Na pewno jest to super uczucie, bo powiedziałem w którymś z wywiadów, że Kędzierzyn gra prawdopodobnie najlepszą siatkówkę w Europie, na świecie. I żeby ich pokonać, to naprawdę trzeba się napracować. A my dzisiaj zrobiliśmy świetną pracę drużynową i z tego się cieszymy. To jest na teraz najważniejszy mecz w sezonie. Tak jak powiedziałem, jedziemy się bić po to, żeby zagrać w finale i na pewno zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.